Jak możemy przedstawić obraz i opisać rolę współczesnego człowieka w tym świecie z perspektywy Różokrzyża? Możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach niezwykłych. W ciągu kilku dekad życie uległo wielkiemu przyspieszeniu. Z powodu narastającej globalizacji oraz wszechobecnego internetu sięgamy spojrzeniem aż po krańce świata. Doprowadziło to jednak do tego, że w miarę stabilny grunt pod nogami, któremu ludzie w pewnym stopniu ufali jeszcze w ubiegłym wieku, nie wydaje się już tak pewny. Na całym świecie stare struktury rozpadają się, wartości podlegają ciągłej przemianie. Pojawiają się oznaki gruntownego, ogólnoświatowego przełomu, co potwierdza fakt, że wkroczyliśmy w erę wodnika. Staliśmy się przedmiotem oddziaływania pewnych szczególnych wpływów kosmicznych, które stawiają nas jako ludzkość przed wielkimi zmianami. Mimo globalnych problemów i powszechnej niepewności, wpływy te niosą ze sobą także wielkie możliwości. Przełamywanie dotychczasowych granic czasu i przestrzeni może spowodować w nas otwartość na nowe widzenie świata oraz poszukiwanie nowych odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące człowieka. Skąd przychodzę? Dlaczego żyję? Dokąd idę? By móc odpowiedzieć na te pytania, powinniśmy sięgnąć do źródła. Źródło świata spoczywa w tym, co wieczne, w wielkiej, nieskończonej ciszy, należącej do tego, co było przed nastaniem świata. Chodzi tu o pierwotną, niezrodzoną energię. Symbolicznie można ją porównać do łona matki, w którym rodzi się pierwotny, boski świat. Wszystko jest tam przepromieniowane boskim światłem i w nim przyjmuje formę. Różokrzyżowcy twierdzą, że ludzkość powołana jest do tego właśnie, całkowicie innego życia –